Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Zanim przejdziemy się, może nie dalej w stolicę, bo z tym jeszcze poczekamy, bo mamy jeszcze tutaj właśnie, mamy to do zbadania, to jeszcze okazało się, że, uwaga, pominąłem questa od naszego ziomeczka, który powinien być gdzieś tutaj, a jeśli nie tutaj, no to gdzieś... Nie wróć, pierwotnie to byłby gdzieś tutaj, ale po tym jak tutaj ogarnę, powinien być właśnie tutaj, w tym miejscu, jak mi pomógł z tym... Kurde, jak go się nazywał? Meriusem? Nofus? Coś tam, krzywym, tym zgiętym palcem, czy tam krwawym palcem. Powinien tu właśnie być i on powinien być dla mnie. Powinien mieć dla mnie jakiegoś questa. Tutaj latałem sobie tylko w imieniu z powrotem na meduzę. No i jazda. Zobaczmy, czy gościu faktycznie dostaje. Bo z tego, co sobie obczaiłem na Wikipedii, to on ma bardzo fajny mieczyk do dodania mi. I lub do tego. I lub do rozstegowania. I proszę, mamy ziombla. Dobrze, tutaj. Muszę tak miarę. Dobrze, że tutaj nie ten. Dobra, tej pusty. Dobrze, że tutaj przyszedłem jednak. Czołem. Fajny kapelusz. Just joining the fray. Tarnished. Well. You fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Eura. Hunter of Bloody Fingers. Tarnished. Held in thrall by Cessblood. Zealots. Who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Okay. One last word of warning. Stay clear of Agil Lake. The great dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Za późno już. Już tego smoka zabiłem. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will. Dobra. Rozumiem, że chodzi mu o to jezioro, tak? Ruiny Smoczego Pogorzyńska. No jak nic, no jedyne jezioro, które pasuje do tego opisu. I jest najbliżej w sumie. Bo jeszcze jest na przykład tutaj, no ale tutaj jak dojdę do końca, to prędzej pewnie będzie... Albo tu blokada, no jakbym tutaj dał się przejść dalej, tu będzie po prostu ocean, do którego jak spadnę, no to... Po prostu się utopię. Więc... Tyle. I z tego co widziałem na questach, to kolejne jest przy Rey Lucarii. Chyba przed główną bramą Akademii powinien być... Czerwony znak przyzwania, podobnie jak u Anri i Aldricha, tego, że u niej był po prostu znak, że jej pomóc w walce, u niego powinno być to samo. Tylko powinien być czerwony znak tutaj gdzieś. Ale to jest w ogóle dobre miejsce. Co, sprawdź pieczęć, to mnie przeniesie w drugą stronę. No. Kurde, nie widzę tego znaku. To jest gdzieś tutaj schowany. Albo muszę teraz tam... A, nie, dobra, nie wróć, już widzę, Tutaj... O kurde, tam jest nasiono? Ty, dobra, moment, czekaj, nie wiedziałem o tym. Lecimy po nasiono w takim razie. No nie mam bata. O, tam kolejne mauzoleum. No, ale na razie go nie potrzebuję ich używać w ogóle. Kurde, jak ja nie widziałem tego nasiona wcześniej? Jakbym tam poszedł, to... Ty, co jest kolejne nasiono? Dawaj, pokaż mi ten ekwipunek, mam tylko lunetę, nie? Czy tam ten teleskop. Kluczowy chyba będzie. A nie, chyba go schowałem. Kurde. Chcesz? A nie, dobra, nie, nie ma. Przecież to przecież takie drzewko jest widoczne z dość dużej odległości. Więc nie, na pewno nie ma tam nasiona. Kurde, ale ja bym potem szukał jednego nasiona, by się okazało, żeby je tutaj pominął, to bym sobie pluł w mordę, nie? A
Okej, mamy akurat przy tym sobie stanąłem. Zobaczmy. Czy chcesz pomóc Jurze łowcy krwawych palców? Tak, chcę jak najbardziej. Jak najbardziej chcę. Okej. Jest Jura rzeczywiście. Pokonaj zabójcę Kruczej Góry. Dobra. Mamy go tutaj. Ja mam katanę, która wykrwawia, ale mam katanę, która... Czy nie, chyba to krwawi lekko, ale dobra, przecież go zatruję. O, wróć, zabiję go po prostu strzałami. Co to jest za... A, to pazury są, dobra. Tylko ma jakiś taki specyficzny... popiół wojny. No dobra, padł. Leczyć się nie muszę, ale wypiję za jego... porażka, moje zwycięstwo. Rymeny wezwania palce i runiczny łuk. Słyszałem. Drapieżnik z mgieł. Ciekawe. Zobaczmy ten popiół wojny. Tutaj on gdzieś powinien chyba stać w ogóle teraz, tak mi się wydaje. Tu go nie widzę na razie. Może tutaj gdzieś bardziej? Pusto. Też pusto. Okej. Dobra, no jak... spróbuję potem przeładować jeszcze lokację siadając. Jak tutaj go nie będzie, no to już nie mam pomysłów, gdzie może być. Dobra, nie tutaj. A dobra, wyposażenie też może być. A nie, to już nie może być. Popioły wojny poproszę. Drapieżnik z mgieł do użytku na każdym orężu do walki w zwarciu. Nadaje orężowi właściwość wymyślnej następującą umiejętność. Drapieżnik z mgieł przyjmie niską pozycję na chwilę, maskując swoją obecność. Jeśli wrogi atak trafi, ptasie skrzydła pozwolą ci szybko wzbić się w powietrze. Okej, ciekawe. Dobra, przeładujmy jeszcze, siadając przy miejscu łaski, czy się pojawi tutaj może nasz kolega. No, nie widzę go. Zrobię szybkiego skauta, może gdzieś tu stoi. Czekaj, może mapa mi po prostu go pokaże. To jest kto? To jest Renala. Jak pobiegnę dalej, no to po prostu będą te wilki i potem ten kupiec. Chyba nic poza tym. Grzybów jeszcze ewentualnie. Kolejne wilki. No i... jest kupiec, ale naszego ziomeczka nie ma. Niestety. To akurat wielka szkoda. Dobra, zejdź tego konia może. Tak będzie po prostu łatwiej. Dobra, to skoro go tutaj nie ma, to się przesuniemy do kolejnego miejsca, gdzie on ma być. Tutaj jest kościół przyrzeczny, to nie. On ma teraz być... żebym teraz się nie pomylił... w tym miejscu. Tu ma być jakiś kolejny kościół Mariki i w tym miejscu powinien on być. No to lecimy sobie do tego miejsca łaski. No a stąd... czy ten zapas to ucha, dobra. No i stąd sobie przejdziemy po prostu... stąd przejdziemy sobie tutaj. Albo zaskoczymy, albo polecimy dookoła, nie wiem, zobaczymy. No ale mamy jeszcze też ten stary tunel Alto do zobaczenia, więc przy okazji możemy też to sprawdzić. No i możemy też tutaj całą tą trasę przelecieć tędy, tak jakby do tego, bo jakoś tutaj jest co? Droga nieprawości. No właśnie, tutaj mamy miejsce łaski, ale tutaj ten kawałek cały szerzenie jeszcze nie zwiedzony. A kto wie, może jakiś kolejny mini boss przy drzewie będzie, który da mi fajne łezki, zobaczymy. No ale mówię, po kolei. Najpierw idziemy tutaj. Z tego miejsca łaski. Jak śmiesz mi kunia tykać? Widzę trochę ich tu więcej.
krew bestii, czyli jakiś składnik, którego w sumie chyba dalej nie wiem, jak wykorzystywać w przepisach. Okej, to po spoko. Sztylet. Sakramentalny pączek. Okej, to jest coś nowego. Zobaczmy ten składnik. On będzie tutaj. Czyli zobaczmy. Kryształowy pączek. Powszechne zalisko w jeziornej Liurni. Oprawiony kryształowy pączek. Powszechne zalisko na zimnych rejonach. I sakramentalny pączek. Niezwykle rzadki składnik. Niedojrzały pąk ze świeżą krwią w środku. Uważa się, że dawno temu powstał z odmiany pąków podlewanych młodą krwią sakramentalną. Kto kurwa podlewa rośliny krwią? Ogólniki żołnierza z Lindell. Ciekawe, czy lepsze od mojego aktualnego setu. Zarówno pod względem wagi, jak i obrony. Rękawice żołnierza z Lindell. Też trzeba by sprawdzić. Tutaj nas tego nic nie wydropiło, niestety. Czy ja mam coś, co mogę łyknąć, żeby mi zwiększyło odkrywanie przedmiotów? To jest więcej run, a to w sumie też mogę łyknąć, czemu nie? Dobra, i pytanie, czy to się liczy jako osobne buffy, czy to się zastępuje? Okej, jako osobne, świetnie. Coś wpadnie? O nie, ale odnowiłem sobie flaszki. Tylko ostatni z tej całej grupki, tak mi się wydaje. Okej, znowu kolejny taki szalony dyniogłowy. Zmieciony po prostu, zanim w ogóle zdążył się zamachnąć jeszcze. Masakra. I trochę, nie powiem, trochę OP jest teraz ten obieracz ze skóry. Czy tam obieracz od skóry. Nie, jest, jak to się nazywa? Tak, obieracz włoskiej skóry. Trochę OP jest teraz ta broń, musimy być szczery. Skoro takiego typa po prostu wymiotłem w parę ciosu. Tam ziomków, tu mogę wejść po drabinie. Tu mogę, no tak, nie sprawdzę mapy, dopóki trwa walka. Okej, okay, liczyłem trochę na backstaba, no ale się przeliczyłem niestety. A pa, czekaj. Kamień Kowalski, kurde. Ten coś zostawi? Nie. Dobra, mogę zobaczyć chociaż te na gole. Zobaczmy, rękawice kozobyka, a rękawice żołnierza z Lindell. No, są lżejsze, ale mają gorszą obronę. A nogawice łuskowe, to są z tego drugiego gostka. Tutaj, no, też są gorsze. Są lżejsze, po prawdzie, no ale niestety są gorsze pod względem obrony. Tego jednak wolę mieć dobre punkty. No bo niestety jeszcze nie czuję się na siłach, żeby próbować w najchujowszej zbroi ever chodzić po tej grze, nie? Aż taki skillowy to jeszcze nie jestem. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Ale kto wie, może kiedyś tak jak Kiszak odjebie no hita w Dark Soulsach. Nie powiem, to byłoby naprawdę niezłe osiągnięcie, jak na moje w tym swoim portfolio gamingowe z Soulsajkami, no ale czy to się kiedyś uda? Nie wiem. Łuk rolkowy. Staliśmy tutaj. Okej, dobra, teraz walka nie trwa. Okej, czyli przejdę tutaj i do tego drzewka tam dojdę. Okej. Okej, mogę iść tędy, albo mogę iść tędy. Tylko tędy będę chyba gdzieś indziej. Jakaś wioska tam jest. Dobra, to wypadałoby to obczaić. Dobra, jak stąd zeskoczę. Dobra, jak zeskoczę na koniu tam, powinienem przeżyć. Więc dobra. Pięknie. No i dobra, to najpierw pójdziemy tędy. Na potem zawitym do tej wioski tam na dole. No wioski albo czymś, czym kiedyś ona była. Jak tam teraz spotkam jakieś żyjące istoty, no to się, kurde, nie powiem, troszkę zdziwię. Okej, tu możemy iść jeszcze wyżej. I co tu robi poszywany potomek? Dobra, zamknij mordę! Jezu, nie starczy ci wpierdol, jaki spuściłem twojemu krewnemu, kurde, w pogrobnie. Jeszcze ty musiałeś się przetegować. Zakrzywiony miecz grabieżcy. Dobra, zobaczmy tę bronię. Zakrzywiony miecz grabieżcy. Wyjątkowy zakrzywiony miecz z ząbkowanym ostrzem. Broń noszona przez łupieżców z...
łupieżyców zwłok, którzy żerują w miejscach dawnych bitew. Ostrze lepi się od krwi, pokrywają je duże nacięcia, przez to jest zupełnie nierówne. Życie naprawdę potrafi być złowieszcze i cięcie z obrotu, okej. Okay. Tu umiejętność. Dobra, jeszcze wyżej, do drzewa zakładam, teraz idę. Ciekawe, czy to się opłaci teraz w ogóle. Mówię, zazwyczaj pod drzewem jest albo miseczka z łzami, albo niestety jest strażnik drzewa, który go pilnuje. A nie wiem, czy chciałbym teraz walczyć ze strażnikiem drzewa. Okej, dwa kolejne wejścia wyżej. Ale finalnie chyba trafi mi tak w jedno to samo miejsce, więc... Mogę tam pójść. Przy okazji kamień wulkaniczny. Zgarnięty. No, wespnij się. Okej. To jest ta królewska stolica, chyba? Czy... Nie, wróć nie. To jest wulkaniczny dwór. Sorry. Jeżdżam teraz pojechał. A, tu jest przedmiot jakiś. Dobra, no to ogarniemy za moment. Tu jeszcze wyżej mogę iść, co jest? Stary, jak ty się tu dostałeś z tym wierzchowcem? Dobra, jak pójdę tutaj, to trafiam tutaj. Dobra, będę mógł zaskoczyć tak w miarę okej, z powrotem. Okej. Okay. Najpierw tutaj, bo... A, wielka strzała, to takie no dwarf niestety. Okej, okay, kolejne... marionetki. Nie tylko. Okej, okay, czy tam doleci mój pierun? No bez jaj! Ile zasięgu mu brakuje? No się momentalnie przed tym kończy, no ale skam. Dobra, na górę. Nie jestem po... Proszę? Czekaj, idę teraz tak, jak trzymam. A nie, dobra, to faktycznie jak się poruszam, jednak troszeczkę szybciej się poruszam, jak przytrzymuję ten atak. Znaczy, atak, przytrzymuję... Bieg. Yes, right this way. Right this way. Welcome, valued customer. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Okej, okay, to jest ciekawe. Chciałbym, że to jest osioł, ale to wygląda trochę jak skrzyżowanie osła z lamą, jeśli mam być szczery. O, klucz kamiennego miecza. Panie, to ja zawsze chętnie. Co jest dalej? Wybuchowy bełt. Bełt do balisty. Wielki wybuchowy bełt. Tutaj co mogę? Wulkaniczny garnek i wulkaniczny garnek ze sznurkiem. Okej, okay, czyli mamy już buff na broń ogniowy. Kaptur grzesznika, kaptur konfesora. Okej, cały strój konfesora. Dobra, możemy strój kupić cały, czemu nie? Dobra, zobaczmy. Czarne odzienie ułatwiające skrycie się w ciemności, noszone przez kościelnych konfesorów. Kościoły poza ziemiami pomiędzy, działające zgodnie z nauczaniem dwóch palców, wysyłają swoich konfesorów, by podążali za przewodnictwem łaski. Ci konfesorzy są też wiernymi sługami dwóch palców, gotowymi tropić i po cichu usuwać wrogów. I kaptur grzesznika. Zgrzebna peleryna z kapturem w kolorze oliwkowo-brązowym. Ubiór oskarżonych o drobne przestępstwa, na co wskazuje kołnierz z zaostrzonych gałęzi. Okej, okay, wielki wybuchowy bełt. Dobra, no to mam bełty do kuszy, a rozumiem, to jest do balisty, tak? Te wielkie wybuchowe bełty. Dobra, kupmy tak z 15, a za resztę kupimy wybuchowe bełty. I jeszcze jeden zwykły bełt. Spoko. No i ładnie wydamy runy. Dziękować. Dobra. Ale tak kurde, coraz wyżej... Gdzie teraz jestem w ogóle? Serio? Okej, okay, o dziwo idę tak w miarę bliżej tego drzewa, myślę. Ale chyba jednak nie na tyle blisko, na ile bym chciał. Ciekawe, jak to drzewo wzrastało, nie?
W sensie bardziej chodzi mi o to, jak było małe na początku i ile dusz oraz ciał zostało poświęconych, aby doprowadzić do takiego stanu. Okej. Okay. Dobra, idę tutaj, tutaj. Haj, do powoli dochodzę do tego ogniska, jak rozumiem. Ogniska, czy tam miejsca łaski. Oho, szaleństwo. Proszę, proszę, szalony płomień nawet tutaj jest mile widziany. Rozumiem, ta wioska szalonego płomienia to raczej była po prostu wioska, w cudzysłowie, przejęta przez szalony płomień. Coś pięknego. No nie powiem, widok jest ładny. Na zewnątrz, niekoniecznie w środku. Okej, okay, kolejne takie memorium. Co mamy tutaj? Oko Yilov. Okej. Okay. Szturm na wulkaniczny dwór. Wynędzniali chorzy bluźniercy. Niekończąca się przeklęta wojna nie przynosi chwały. Okej. Okay. A miejsce łaski. Oj, to jest miejsce, którego nie odkryłem, o dziwo. Okej. Okay. Dobra. Ha, ale czemu to jest wyskok? Jakby tam na górę? Ha, kurde, w ogóle miałem iść na konia, a finalnie nie poczekam, aż się zmaterializuje. Dobra, ale zobaczmy, gdzie mnie prowadzi ten... Zakładam, że po prostu tutaj, jak i mogę wchodzić po drabinie, to tu mogę też wskoczyć koniem, tak? Jap. Wow, co jest? Dorosła bestia spadającej gwiazdy. O kurde. Ej, dobra, bossa się tu nie spodziewałem. Może powinienem. Nie, kurde, nie to. Chciałem sobie naelektryzować to. W ogóle wygląda jak cyklop trochę, nie? Połączenie cyklopa z skorpionem i bykiem. Oj, oj, o! Ty, dobra, uniknę tego w jakiś sposób. Tego też. Dobra, to był fu. Okej, okay, nie podoba mi się, że to tak świeciło. Myślałem, że to będzie taka za chwilę będzie taka eksplozja światła czy coś, ale na szczęście nie było. Dobra, moment. Flaszki potrzebuję, albo dwóch nawet. Proszę, oczywiście, że jak ma coś, co jest z gwiazdami, to będzie waliło magią grawitacji. Nie wiem, czy nie mam za lekkiej broni na walkę z tym czymś. Nie potrzebuję czegoś cięższego, jakiegoś błota albo coś. Wiadomo, też krwawić to raczej nie krwawi, niestety. Raz, dwa. Okej, okay, to było intrygujące. Au! Jak sobie poradzi specjal naszej broni z tym? Coś tam bije, coś tam bije. Oczywiście. Możesz, nie możesz się zjebać z tego klifu po prostu. Au. Nie no, rozjebie mnie zaraz. Jak sobie tarcza poradzi z blokowaniem. To nie tak źle. Dobra, głównie to widzę, warto blokować. Wow, serio? Zaraz zginę. Czy nie mam zacząć lecieć? Czy ja pierdolę takie głupoty czasami? Mam wielkie leczenie w razie W, no ale to mi niewiele daje. Bo niestety skupienie też mi się w końcu skończy.
Oj, zaboli. Zaboli. No, zabolało. Czy jestem w stanie szybko zmienić broń na jakiś młot, albo chociaż na mój miecz ciężki? Nie, nie jestem w stanie. Ja pierdolę! Ej, no masakra, kurwa! Ej, serio, autentycznie, ostatnie czego się spodziewałem to takie coś. Myślałem, że tu będzie te drzewo i będzie ten awatar drzewa, czy coś takiego. Ale nie, kurwa, takie coś! Dobra, no to może być dobre, bo to jest ciężka broń, no ale nie wiem, czy to będzie dobre względem ogólnie walki z tym czymś. Dobra, czy mam jakiś młot w miarę ulepszony, taki duży? Dobra, to mogę wzmocnić flaszki, żebym więcej przywracały. Tutaj nic mi nie pomoże, no ewentualnie mogę walić magią, nie? Wyrwamy włócznie i ognie oczyśćmy i weźmy karyjską falangę i karyjski odwet, niekoniecznie, aczkolwiek oręż uczonego może być dobry. O, albo nie, nie, oręż, nie, mroźny oręż, to będzie lepsze. Dobra, i teraz zamiast tego potrzebuję kostura, tylko który będzie lepszy, ten wzmacnia czary karyjskiego błyskomiecza, czyli to będzie lepsze. A, jeszcze ten łuk miałem sprawdzić. Łuk rolkowy. Długi łuk o mechanizmie rolkowo-sprężynowym, którego stworzenie wymaga zaawansowanej matematycznej i mechanicznej wiedzy. Podobno wykonał go geniusz, znający fundamentalizm złotego porządku. Zwiększa precyzję podczas strzelania, umożliwiając strzałom pokonywanie znacznie większej odległości. Okej. Okay. Długi łuk. Będzie? Wymianka, zdaje się. Okej, okay, ten jest o jeden cięższy i widzę, nie mogę tu dać popiołu wojny, no ale... Trudno. To będzie dobre, tylko to może lepiej najpierw to ulepszę, a potem właśnie będę musiał z czegoś zrezygnować innego. Dobra, w sumie jak z tego zrezygnuję, no to wtedy już będzie ok, bo na razie właśnie przez to, że to mam, to nie mogę używać tego łuku. No niech tak zostanie. Więc dobra. O, super. Dobra, uno momento. Aha, tego też nie mogę na koniu używać. Okej, okay, super. Jakim cudem to mnie sięgło? Co jest? Czemu to tak bije? Ty, wait a minute, czekaj, 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 czekaj. Jak rapier do pchnięć i to ze zgnilizny. O, już go zgniźniłem, świetnie. Chyba, że go to... A nie, to go tam będę zapchnę. Dobra, ty, czekaj moment. To dawaj mi zamiast tego ten drugi rapier od Rozjera. Lecimy na dwie bronie w takim razie. Zeskakujemy. I let's go. Okej, to był fuks akurat. Dobra, widać, że go łapie ten jego słaby punkt. Kamehamehe. Znaczy, w sumie jeszcze nie, to jeszcze nie była takiego kamehameha! Z tym strzałem gwiazd. Chuj wie, co to było w sumie, co mnie tam zabiło wcześniej. O, a propos, a propos! Za niego od razu. No, pewnie.
dobra, ale zgnizna dalej działa i to jest akurat bardzo dobre dla mnie. Dzięki temu za chwilę go ta trucizna zabija, nie ja. No ale nie powiem, chętnie jej pomogę. Już tak blisko jestem pokonania tego siula. No i wreszcie! Dobra, to było chyba czwarte podejście, ale kurde! No gdybym przypadkiem tym rapierem nie zaatakował... Przypadkiem, no. Przypadkiem jak przypadkiem... No po prostu, gdybym go nie zaatakował rapierem do pchnięć, no to bym nie ogarnął, że te pchnięcia takie skuteczne na nim. Kamień kowarski, ponury i... szczęka spadającej gwiazdy. Zobaczmy. To nie jakaś maczuga albo coś. No, dokładnie. Szczęka bestii spadającej gwiazdy. Kawałek szczęki bestii spadającej gwiazdy. Twardy i lśniący czernią przerobiony na broń. Ostry czubek tej olbrzymiej broni umożliwia nadziewanie wrogów. Bełt grawitacyjny, unikalną umiejętność. Napełni szczękę bestii upadłej gwiazdy błyskawiczną grawitacją, posyłając pocisk na niewielką odległość. Kolejne pociski można wystrzeliwać jeden po drugim. Okej, okay, zobaczmy jak się tam walczy. Okej, tak jak każdym wielkim toporem czy wielką maczugą. I specjal. A, to jest takie coś. Dokładnie to samo, co ona robiła. No dobra. Dla mnie spoko, ale jednak zostanę przy mieczyku rycerza. Bardziej mi się podoba. Masz koniku, podjedz sobie. Zasłużyłeś. Okej, czyli w sumie niestety nie zgarnąłem za wiele. Wręcz jestem w stanie, kurde, powiedzieć, że zgarnąłem tyle, co nic. Lunek światła gwiazd. A. Takie w miarę okej, powiedzmy. Jest dużo więcej tych kamieni wulkanicznych, ale czy to jest jakieś mega też potrzebne? No też niespecjalnie. Okej, zobaczmy. I tutaj mogę przejść. A, dobra. I tu mamy skrót od razu do tego przejścia właśnie na dwór, do tej drogi nieprawości. Tylko, że ona jest, wiadomo, tam niżej. No i mamy sam dwór. No i dobra. To jest jedno, ale tu jeszcze była wcześniej ta droga do jakiejś wioski, więc tą drogę bym sobie teraz też obadał. Ale jakby co tu się stało? Ta bestia, nie wiem, spadła kurwa z nieba i tu pierdolnęła i powiedziała sobie, a chuj, zostaję tutaj, to jest mój teren od teraz. Jak uargumentować fakt, że ta bestia tu w ogóle jest? Według mnie niespecjalnie się da, zajebałem się jak idiota. Ajajaj. Lipa, niestety lipa. Dobra, gdzie są moje runy? Nie gadaj, że tam. Nie, dobra, tutaj są. Dobrego. Nie będę musiał skakać ponownie na górę. Kurde, równo 21 tysięcy za te bestie dostałem. Pomyślmy, biorąc pod uwagę, ile potem kosztuje jedno wzięcie levela, nawet na niezbędnym poziomie, gdybym miał tutaj około setnego poziomu, albo coś, to ta nagroda w runach jest totalnie kurwa nieakceptowalna. Oko i love, okej. Okay. Bo i tak wymaga to większej ilości run niż gra mi daje w tym momencie. Za tego bossa. Wyrwaliśmy trochę. Zajdź z kunia i teraz, żebym się nie pomylił. Tak, mówisz, żebym się nie pomylił, po czym wciskasz Y, gra ci nie ma Y i spierdalasz się kurwa w przepaść, jak ostatni idiota. Zajebiście, naprawdę. Tu jeszcze jest przejście, tego nie zauważyłem. Zobaczmy, co się tu kryje. Okej, widzę pół ludzie. Trujący smar. Więcej pół ludzi. I proszę, jaskinia wulkaniczna. Z
drogi. Las Kamień, to odkryjemy po prostu miejsce łaski. Na później. Dobra, stop. Tutaj poproszę o moją pieczęć złotego porządku. Tutaj ten łuk właśnie, tylko z tym łukiem będę miał dalej średni ciężar. Tak, bo jak mam łuk i to nie mogę wtedy mieć... Nie mogę mieć łuku i tego. To jest ten plus właśnie tej pieczęci złotego drzewa, że ona jest... Że ona nic nie waży. Dobra, teraz jako iż mi teraz bardzo... skurwybądzko przeszkodziliście w eksploracji, to wasza energia życiowa pozwoli mi się podleczyć. O, wielki nóż, jak miło. Czyli mamy kolejną rzecz do eksploracji, bo mamy ten stary tunel Altus i mamy tutaj te jaskinie. Także było no. Znowu wcisnę, gdybyś teraz nie zatrzymał, zaś bym się spierdolił na dół. Dobra, i teraz na dół, do tej wioski powoli się będziemy kierowali, czy do czegokolwiek, z czym ona aktualnie teraz się w sumie stała. Dobra, czyli tutaj zeskoczę na dół, powinno być wszystko w porządku, tak też jest w istocie. Pięknie. No i dobra. Teraz mogę wrócić do mojego mieczyka. Skoczy na kunia. No i lecieć dalej. To jest chyba dobre chyba piętro, powiedzmy. O, albo i nie. Przed tobą kłamca. Kuliatriny. Okej. Okay. Gdzie ma ta wioska, kurde? Czy ja teraz pomyliłem, kurde, piętra? Tak, w cudzysłowie mówiąc. Bo gdzieś tutaj. Tam na dole nic nie ma. Nie żyje? Ja pierdolę! W ogóle prawie półtorej godziny pan już to nagrywam. O, po co Maliki tu był? O, to akurat miło. Na rękę mi to bardzo. Mi bardzo na rękę. O, coś tam zdechło w ogóle. Dostałem dzięki temu runki. Spijający smar. A te runy są oczywiście, że na górze, bo gdzieżby indziej. Dobra, czyli co? Czyli ja bym musiał się w sumie cofnąć chyba jeszcze gdzieś tutaj. Do pierwszego obozowiska i tu... Tak, 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 Jezus, to było tu! Tutaj schodzę i tutaj pod to drzewo jest pytanie, jest pewnie ta wioska, dobra. Okej. Okay. Czyli teraz ja to dość mocno zjebałem po prostu. Zobaczmy. Czy tutaj jest jakieś zejście, czy to jest po prostu upadek w przepaść? Nie, to jest po prostu upadek w przepaść. Dobra, 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 dobra.
Tu mamy ten Zamek Cieni, zwiedzony już chyba w poprzednim... Nie, dwa odcinki temu zwiedzony. Tutaj typiarze. No i mamy tutaj nasze przejście. O właśnie, jest wioseczka. The fuck? Ile trzeba mieć siły, żeby takiego kurwa olbrzyma, czy tam ogra, zawiesić do góry nogami? Oho, chyba zostaniemy zaatakowani. Tak sądzę po fakcie, że... że zeszliśmy z konia. Jap, Anastazja, zjadaczka z matowieńców. O, znowu ona! Pamiętacie, ona zaatakowała w Kaelid po raz pierwszy. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę, kurwa. Jakim chujem ja jej, kurwa, nie trafiłem? Ja już tak na pewniaczka po prostu nawet się nie leczyłem, myślałem, że o tym zabiję i co? Nie, oczywiście, magicznie musiałem spudłować, mimo iż ostrze przeszło idealnie w jej twarz. O, złota przysięga. Proszę, jeden cios i specjal broni jest po niej. Święty nóż rzeźnika, przecież... Pokonano odszczepieńca, okej. Okay. Przecież ja bym ją zabił, gdyby zaliczyło te trafienie. Okej, okay, co jest z tej strony? Z okolnymi przedmiotami i wręcz gargantuiczną ilością trupów. Kolejny klucz kamiennego miecza, lubię to. Dobra, czy ja od tamtej strony przychodziłem? Chyba nie, czyli niestety nie dojdę do tego miejsca. Czyli stąd muszę jakoś dojść od tej strony, czyli albo tu zeskoczyć, no ale jak stąd zeskoczę, to się zabiję. Czy stąd? No ewentualnie może ta jaskinia ma tu jakieś ujście niżej, no ale trochę wątpię, no ale dobra. Czyli jaskinia i tunel w kolejnym odcinku do zwiedzenia. Ode mnie w tym to będzie tyle. Na koniec tylko przeczytamy sobie jeszcze te opisy. Opisy tych rzeczy, czyli tak, tutaj będzie to ten święty nóż rzeźnika. Wielki nóż stworzony nóż do mięsa stworzony, by gładko rozbierać ludzkie ciało. Ulubiona broń ogrzycy Anastazji, znanej z tego, że w przebraniu służki palców pożarła niezliczną liczbę zmatowieńców. Przywraca bardzo małą liczbę zdrowia, gdy bezpośrednio uderzy wroga. I proszę bardzo, mamy lifesteala. Okej, no to co jak co, jestem chętny, aby tę broń wypróbować. A propos tego, jak uderza, zobaczmy. Okej, jest to niestety bardzo ciężka broń. I będzie się tak gładko atakowała jak tym moim zakrzywionym mieczykiem. Czy to wilka, czy to tym drugim, no ale trudno. A jeszcze ten popiół wojny, tylko to muszę wejść tutaj. A nie, to nie był popiół wojny, to był cud, inkantacja. Wołam! Wiem! Który? To jest w rożku. Okno otwarte. To jest inkantacja. Złota przysięga. Jedna z inkantacji kultu złotego drzewa. Zwiększa siłę ataku i obrony rzucającego i pobliskich sojuszników. Przepraszam, aby kontynuować modyfikację, później aktywację tej inkantacji uczono rycerzy królewskiej stolicy przez pokolenia, a ci z nich wysłani w dalekie podróże polegają na niej jako na źródle odwagi. Okej. Okay. Dobra.
Zobaczymy, jak skuteczny jest lifesteal tej broni. Czy to jest lepsze, czy jednak lepszy jest ten nożyk węża. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!